Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To omówienie aktualizacji, o której wstawiłem filmik wczoraj. Teraz już jest na serwerach i możemy zobaczyć, jak to dokładnie wszystko wygląda. Jak widzicie, wita nas tutaj Daily Login Bonus, czyli to, o czym mówiłem wczoraj, właśnie omawiając ten opis aktualizacji na forum. Jak widzicie, mamy tutaj różne nagrody, do których zaraz przejdziemy. Natomiast na wstępie chciałbym powiedzieć, że jeżeli nie mogliście zostawić dzwoneczka na kanale, bądź też mieliście tam jakiś brak powiadomień o filmach i tak dalej, możecie to teraz zmienić, ponieważ zmieniłem jedno ustawienie kanału, o którym ktoś mi tam wczoraj napisał w komentarzu, więc teraz już możecie to zrobić. Oprócz tego dzisiaj jeszcze będzie film poradnik, jak zacząć dobrze grać na nowym serwerze, który swoją drogą pojawi się w piątek o 16 na międzynarodowym 39, ale o tym tam już mówiłem w innym filmiku, więc wleci taki poradnik. Myślę, że akurat jest to dobry czas, bo się przyda. No i tak, to by było w zasadzie na tyle. Teraz sobie przejdźmy może do tej aktualizacji. Jak widzicie, ja tutaj zalogowałem się na swoje konto i mam ten Daily Login Bonus i tutaj mamy różne nagrody. Jest 20 dni. Co ciekawe, mamy od razu odkryte to, co dostajemy. Nie jest to tak jak w tym kalendarzu adwentowym, że każda nagroda codziennie to była niespodzianka. No i dzisiaj akurat dosyć słaby, moim zdaniem, prezent, ponieważ były to 3 statystyki szczęścia, ale oprócz tego, jak widzimy, mamy drewno, mamy nieśmiertelkę, kryształy, potkę na szczęście, potkę na inteligencję, kryształy znowu, z tym, że takie podwójne, więc być może jest ich po prostu więcej, tu jakieś doświadczenie, chyba jakieś runy, więcej doświadczenia, potka na HP, śliwka jedna, to ciekawe, a może to się w ogóle będzie zmieniać co miesiąc, czy coś w tym stylu, no bo akurat mamy jedną śliwkę, ale innych karmi nie ma, więc to akurat dziwne. Tutaj mamy potkę na zręczność, jeszcze więcej expa, kamień, złoto, siła, znowu nieśmiertelka, gold i nowy poziom. Z tym nowym poziomem nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc. Nie da się tutaj nic kliknąć, ani nic takiego. W każdym bądź razie, jak zalogowałem się na konto, to właśnie tutaj było szczęście plus 3 mi pisało, taka była animacja tej trójeczki, więc po prostu to szczęście dostałem. Także no, jedna z takich ważniejszych funkcji w tej aktualizacji to jest właśnie ten Daily Login Bonus. Nie wiem do końca, czy to się będzie zmieniało, czy te nagrody będą co miesiąc takie same. No tak jak mówię, no dziwne, że tu jest akurat śliwka, a innych owoców nie ma. Są w ogóle potki, które będą, no tak naprawdę jak ja tutaj jestem wojownikiem, to taka potka na inteligencję albo na zręczność będzie dosyć useless, więc no to akurat niezbyt, ale mimo wszystko jest to fajny, fajny dodatek, bo jednak dostajemy coś za darmo w grze, więc to jak najbardziej jest ok. Dobra, teraz może przejdziemy. Ja wam wczoraj nie pokazałem, tutaj jak widzicie mam tłumaczenie z niemieckiego na polski, ponieważ wczoraj na forum niemieckim pojawił się opis tej gry u hazardzisty. Ja niestety to przeoczyłem, bo już było późno, więc po prostu na polskim forum nie są te aktualizacje tak dobrze wytłumaczone, tak rozbudowane jak na niemieckim, także ja tutaj sobie wpisałem po prostu ten opis tej gry po niemiecku na polski, jak to ma wyglądać, i zanim do niej sobie przejdziemy, bo zaraz ją też pokażę, to tutaj przeczytamy. W grze stożkowej, czyli w tej w grze w kości, możesz obstawiać złoto i grzyby i wybierać spośród 3 filiżanek. Tu chyba chodzi o 3 kości. No niestety to tłumaczenie jest jakie jest. Jeśli wybierzesz właściwy, podwoisz stawkę. Jeśli podejmiesz złą decyzję, stawka zniknie. Wskazówka. Jeśli masz otwartego gracza stożka, czyli tego hazardzistę po prostu, otwórz czat i wprowadź gold bet numer lub mushroom bet, pils bet, przepraszam, numer, aby móc dokonywać, chociaż pils to jest chyba po niemiecku, to u nas będzie mushroom, no nie wiem, nie wiem, te komendy, no to tam mniejsza z tym, numer, aby móc dokonywać precyzyjnych zakładów. Uwaga, jeśli umieścisz kwotę u gracza stożka i opuścisz tawernę lub zamkniesz okno gracza stożka, stożka cały czas chodzi o gracza kości, czyli hazardzistę, bo to jest takie tłumaczenie, gra automatycznie wybierze dla ciebie jeden z 3 stożków, czyli jedną z 3 kości. Jeśli aktywowałeś funkcję gry pupile i wieża, możesz także zagrać w kości, klikając przycisk w lewym dolnym rogu pola gry. Dostajesz 5 kości i musisz rzucić co najmniej 3 identyczne zdjęcia w maksymalnie 2 rundach, aby zakwalifikować się do wygranej. Po pierwszym rzucie możesz kliknąć kości, które chcesz zatrzymać w drugiej rundzie i zapisać je. Im więcej identycznych kostek, tym wyższy odpowiedni zysk. Uwaga, możesz grać maksymalnie 6 gier w kości dziennie. Po każdej grze w kości musisz poczekać 60 minut lub pominąć czas oczekiwania za grzyba. No tutaj to tłumaczenie jest jakie jest, zaraz sobie przejdziemy to, jak to wygląda w praktyce. Klikając przycisk w lewym dolnym rogu pola gry.
No dobra, nie będziemy tutaj zgadywać, zaraz sobie do tego przejdę, tylko poczekajcie, ja chyba to miałem, tak dokładnie, miałem to tutaj. W ogóle tamten ekran logowania był taki dziwny, ja teraz jestem na przeglądarce, ponieważ wersje Steamowe, wersje też na telefony, aplikacje w sensie będą tą aktualizację miały chyba dopiero jutro, więc no trzeba to obczaić sobie na przeglądarce. I swoją drogą jest jeszcze informacja, że Flash zostaje całkowicie wycofany, zostaje po prostu wyłączony, jeśli dobrze zrozumiałem, więc teraz już będzie tylko remastered wersja i oprócz tego do końca lutego będzie można złapać zimowe pupile, natomiast od początku marca będzie można złapać już wiosenne pupile, więc jeżeli ktoś jeszcze nie złapał tych zimowych, to po prostu ma tak naprawdę już niedużo czasu, aby to zrobić, także musi się z tym śpieszyć. Dobra, no przejdźmy sobie do tego hazardzisty. Tutaj jak widzicie on jest, to tak naprawdę nic się nie zmieniło, no ale tutaj jak wchodzimy w niego, to mamy coś takiego. Tutaj to jest ten zwykły hazardzista, ten opis chyba początkowy. Tak, teraz to w sumie zrozumiałem. Ten opis początkowy to chodziło po prostu o to, co było do tej pory, czyli za złoto i za grzyby, więc ja to niepotrzebnie czytałem w sumie, no ale mniejsza z tym. Natomiast ten opis kolejny, gdy już mamy odblokowane te pupile i tą wieżę, to chodzi właśnie o to. Okej, chcesz pograć w kości? 5 kości, 2 rzuty. Wyrzuć ten sam symbol 3 razy, 3 plus razy, czyli 3 lub więcej, by wygrać. Dowolną liczbę kości możesz rzucić ponownie tylko raz. Okej, no i sobie rzucimy tutaj kośćmi. Tutaj mamy jakąś taką animację, no i mamy, potrzebujesz tego samego symbolu 3 razy, wybierz kości, które chcesz zatrzymać i rzuć ponownie pozostałymi. Dobra, czyli no my tu mamy duszę 2 razy, 2 razy klepsydry i kryształ, no to weźmy sobie na przykład 2 razy duszę, załóżmy, no bo musimy 3 razy, no i rzuć ponownie. Aha, i teraz mamy 3 razy duszę, czyli po prostu dostaliśmy 38 tysięcy dusz. Okej, odbierz nagrodę. Spoko, jak najbardziej fajne, nie jest to trudne, nie trzeba chyba jakoś dużo umiejętności. No dobra, rzućmy sobie jeszcze raz, zobaczmy co tutaj dostaniemy. No i mamy od razu 3 razy drewno, więc dostaliśmy 181 tysięcy drewna, więc sporo. Aha, my możemy tutaj w ogóle dalej grać albo sobie odebrać to, co już dostaliśmy. No to odbierzmy, niech będzie. Rzucamy jeszcze raz. No i dobra, teraz mamy tutaj 2 razy kamień, goldzik i tutaj drewno. A spróbujmy może sobie wziąć goldzik, żeby nie było tak prosto. No teraz mamy niestety 2 razy duszę. Aha, i żeśmy przegrali, czyli mamy chyba tylko 2 rzuty z tego, co dobrze rozumiem. Są 2 rzuty. I jeśli nam nie wypadło, no to już przegraliśmy i musimy kolejny raz. Więc po prostu najlepiej chyba będzie brać to, co nam dało najwięcej, żeby mieć największą szansę. No dobra, rzucamy kolejny raz. Możemy 6 razy na dzień. I mamy od razu 3 razy duszę i spoko. Odbieramy nagrodę. Aha, tu mogę sobie to i tak odebrać. No dobra, odbieramy. No i dobra, rzuć kośćmi jeszcze raz. Nie wiem, który to już raz w sumie. Dobra, mamy 2 razy golda, więc teraz mamy szansę, żeby tego golda dostać. No ale zobaczymy, co nam tu wyleci. No niestety nie wyleciał nam gold, wyleciały nam same surowce, więc no jest to... No i po prostu nic nie wygrywamy, więc jest tutaj szansa po prostu nic nie dostać, więc to jest ten haczyk jakby. No i pamiętajcie, że możecie rzucać co godzinę, więc tak naprawdę na 6 rzutów potrzeba wam 6 godzin, jeżeli nie robicie tego za grzyby, także warto o tym pamiętać. Dobra, teraz już chyba ostatni raz możemy sobie rzucić. No i mamy 2 kamienie i 2 goldy, no spróbujmy tego golda, może w końcu nam się uda. Rzucamy sobie. No i niestety nie dostaliśmy golda znowu i po prostu nie mamy już rzutów. Z tym, że tam widzieliście, że mamy, jeżeli sobie weźmiemy na przykład 2 kostki, to mamy rzuć jeszcze raz, mamy tam w nawiasie 3. Jeżeli weźmiemy 1 kostkę, to mamy 4. I nie wiem, czy to nie działa tak, że po prostu na przykład jeżeli w jednym rzucie mamy 1 golda, w drugim nam się trafi 2 gold, to możemy rzucić jeszcze raz i wtedy możemy mieć, mamy szansę po prostu na tego 3. golda. Być może to było tam w opisie, jak ta gra działa i jak to generalnie, jak w to grać. Aczkolwiek być może ja tego też nie zrozumiałem, bo wiecie, to tłumaczenie jest takie sobie, plus jakby...
no to trzeba po prostu to pograć, obadać jak to działa. No ja mam jeszcze, w sumie mogę sobie jeszcze na drugie konto wejść, to możemy w sumie potestować, jak skoro mamy taki filmik, więc tutaj to mam bodajże Control 4 dokładnie. I okej, tutaj sobie dajemy dalej, bo żeśmy odebrali ten. Tutaj w ogóle muszę sobie telewizor wyłączyć, bo... oj, tu za głośno. Grafika HD, no dobra, włączymy. To dlatego miałem taką brzydką grafikę tego Daily Login, bo to konto jakby na szybko sobie tutaj dodawałem i nie zrobiłem tych ustawień, także to może się jeszcze tutaj coś wczytywać od nowa. Ale okej, dobra, grafika HD, wyłącz telewizor, reszta jest powiedzmy, że okej, to i tak tylko tymczasowo. No i spoko, wchodzimy sobie w tego hazardzistę. No dawaj, ładuj się i okej. Tu mamy to zwykłe, więc tutaj mamy to rzuć kośćmi i co my... A, teraz nie mamy nic, dobra, rzucamy kośćmi. To były tak tylko grafika pokazana. I okej, mamy dwa razy kryształy, mamy... klepsydrę i mamy dwa razy duszę. Spróbujmy sobie klepsydrę i mamy, widzicie, rzuć ponownie w nawiasie 4. Zobaczmy, jeżeli wylosujemy... No nie wylosowaliśmy klepsydry, czyli po prostu straciliśmy ten rzut, ale dobra, zrobimy to dla testu, żeby już mieć pewność, że to tak właśnie działa. A weźmy sobie po prostu klepsydrę i nie będziemy odbierać nagrody. No i okej, też żeśmy przegrali. Dobra, no tutaj zmarnujemy te rzuty, ale to po prostu, żeby już się upewnić, jak to dokładnie działa. Dobra, no weźmy ten, rzuć ponownie. No i znowu nie mamy, no to jest akurat pech. No ale dobra, może w końcu się przekonamy. Mamy trzy razy duszę, ale weźmy sobie te dwa razy klepsydry i rzuć ponownie. No marnujemy tu trochę to, co dostajemy. Ale trudno. Jak widzicie, tutaj mamy 59 tysięcy dusz, natomiast na tamtym koncie mieliśmy bodajże 39. Ja tam mam traktor na poziomie 14, więc albo to zależy od levela postaci, albo to zależy od poziomu właśnie traktora i tak dalej. No to akurat standardowo tak w tej grze to działa. Dobra, rzucamy jeszcze raz. No mamy pecha, jeżeli o to chodzi. Dobra, no spróbujmy, kurde, co by tu wziąć? Wszystkiego mamy po jednym, klepsyd mamy dwie. No spróbujmy to drewno, niech będzie. No i nie mamy drewna, okej, więc się chyba nie przekonamy dzisiaj, jak to dokładnie działa. Mamy trzy razy kryształ, co nam daje 250, ale weźmy sobie, dobra, znowu drewno, to chyba w ogóle ostatni rzut jest. Okej, mamy drewno, ale mamy też kamień trzy razy, ale tego drewna już nie możemy wziąć i nie możemy rzucać dalej, więc chyba po prostu te rzuty są po prostu dwa, o ile dobrze rozumiem. Jeżeli ktoś to rozgryzł w komentarzu, to możecie napisać, to ja tam przypnę ten komentarz, żeby inni wiedzieli. No ale tak mi się wydaje, że są dwa rzuty i po prostu albo ryzykujemy i bierzemy coś pojedynczego i nam wtedy liczymy, że nam jeszcze dwie takie same kości wypadną w kolejnym rzucie, albo po prostu odbieramy to, co nam gra daje. Dobra, weźmiemy odbierz, a mamy jeszcze jeden rzut. A nie, nie mamy już, to po prostu błąd graficzny był. Dobra, no i tak to się generalnie prezentuje, tak ta aktualizacja wygląda, jeżeli chodzi o takie najważniejsze jej funkcje, bo tam tych pobocznych to nie będziemy testować. Tak naprawdę najciekawszy to jest ten hazardzista i oprócz tego jest najciekawszy ten bonus codzienny do logowania, więc to są tak naprawdę najciekawsze rzeczy i mam nadzieję, że to wam pokazałem. Wiadomo, z czasem poznamy, jak to dokładnie działa ten hazardzista, to musi kilka dni minąć, żeby tu sobie pograć, obczaić i tak dalej. Oprócz tego tak samo ten daily bonus, no to jest 20 dni, czy on się pojawia co miesiąc, czy po tych 20 dniach od razu się pojawią nowe 20, no to zobaczymy, jak to dokładnie działa, jak to wygląda. To po prostu się dowiemy z czasem. Okej, w takim razie dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, komentarz. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne informacje, to piszcie, to ja przypnę te komentarze, żeby wiecie, więcej informacji ten film zawierał. Oprócz tego zapraszam do subskrybowania, do wbijania na Discorda dla widzów i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się i cześć.